Opinia o meczu? Dobra, myślę, że wygraliśmy przeciwko przeciwniku, którego nikt nie może zlekceważyć w lidze. Pokonali dużo drużyn, które i walczyło o medal, albo o mistrzostwo. I pokazali charakteru. I było plus 17, plus na plus 17, oni po prostu nie wypuścili tego meczu, przyszło plus 30, ale po prostu walczyli do końca. My też nie zlekceważyli przeciwnika i myślę, że nasi chłopaki też dali radę, cała drużyna po prostu całego meczu grać więc mniej dobrze. Najważniejszy punkt jest to, że wszyscy w miarę grali więc mniej, to podobne minuty, bo my mamy bardzo ciężki terminarz i musimy się starać o ekonomię drużyny, żeby każdy zawodnik był w grze. Nigdy nie wiemy, kogo będziemy potrzebować. Czeka nas następny mecz z Legią i to jest dla nas najważniejsze. Ten mecz zapominamy, cieszymy się, że wygraliśmy, ale idziemy dalej. Dziękuję bardzo. Paul, your opinion about the game? I feel like, you know, we're such a deep team, and tonight we was able to get off to a good start, as well as maintain. It was a couple times in the game we lost our focus defensively, but we were able to wind it back defensively and be able to get a good win at home in front of home fans. Thank you very much. Tak, mamy bardzo głęboką rotację. Dobrze zaczęliśmy ten mecz, później przydarzyło nam się kilka momentów, kiedy falowaliśmy, ale dobrą obroną wrzuciliśmy do tego meczu. Pytanie do Pana Czeksona, właśnie chciałbym zapytać o ten jego początek w ogóle w Polsce, jak on tu się czuje, to po pierwsze jak czuje poziom tej polskiej ligi, czy łatwo mu się weszło w ten zespół i tą polską koszykówkę szybciutko ogarnął, że tak powiem. Well, a few questions from Jacek Białogoły from Radio Zielona Góra. How do you feel after this few days in Poland and how is your process adapting to the Polish basketball? I love it here in Poland. This is obviously it's a new experience for me, never being here. It's one of my first years in Europe. So the city's great, the people have been great, the whole coaching staff and my teammates have been great. Really, I'm just trying to come in and find my way to contribute. We got a lot of good guys, a real deep team. So just finding my way that I can help this team continue to get victories and get more and more victories. Po tych trzech meczach poziom tej ligi, what about level of this Polish league after these three games? How would you describe? I think the Polish league is a great league. It's a lot of good teams in this league. Every single night you have to bring your A game, or you can be beat by anybody. So I just think that you know, we got such a good group of guys here, and finding our stride, I really think we can, you know, make a real serious run in the Polish league as well as VTB. Okay, can you say something more about your transfer from Skopje to Zielona Góra? How was that? It's been an experience. Definitely Skopje was a good experience to me as well. So I've just been trying to come in and, as I said, just find a way to make my own personal impact on the team. You know, do whatever coach needs of me, do whatever the guys need of me. But everybody's been so welcoming as far as the staff and the entire city. So I'm really loving it to this point. Okay, but can you tell me, why did you leave Skopje? Well, you know, I just felt that I had had a real good first half of the season there, and when this opportunity arose, obviously, the team, you know, such a great culture here, being one of the prominent teams in Poland, I just felt like it was best for my career to move to this situation and try to continue to advance my career. Trenerowi można? Well, you can go to the shower. Thank you, guys. Proszę się. Trenerze, ma Pan jakiś sposób, żeby zatrzymać te momenty, kiedy zespół 20 prowadzi 17, a potem się rozkleja nagle i się robi 6? No, to są normalne rzeczy. Grać w falach to jest koszykówka. Druga rzecz, to jest dobra drużyna. I to jest drużyna, która ma charakteru. Znamy wszyscy niektórych zawodników i są weterani w tej lidze. Na pewno nie chcą dostać w plecy o 30 i będą walczyć do końca. Te młodzi zawodnicy są bardzo utalentowani, jak Tomaszewski, czy Wilczak i Musić, który bardzo dobry dzisiaj grał i myślę, że ogólnie myśmy zagrali bardzo dobry mecz w obronie. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy, nie pozwalaliśmy im to, co... Dobre, okej, były jakieś błędy tam, ale myślę, że nasz poziom w ataku nie był zły, tylko nie trafialiśmy za dużo nietrafionych otwartych rzutów za 3. 17% myślę, że to katastrofalne rzucanie z dystansu za 3, ale gdybyśmy tam lepsze rzucali, to byś było plus 25, plus 40. Czwarty mecz, gdzie chyba poniżej 20% trzymać się, tak niepokojąco. Tak, trzeci, tak. Nie wiem, jest dużo meczów, widzimy. Do tej pory byliśmy druga najlepsza drużyna, może i pierwsza.
w celi w PLK za 3, teraz jest 3 mecze przyszłe takie. Jest to... Praca trenera jest taka, że trener musi zrobić to, żeby zawodnik dostał piłkę tam, gdzie by był sam. Zrobić taki atak. A jak zawodnik jest zawodowy, dlatego jest zapłacony, żebyś trafił, jak sam zostaje. I tyle, nie ma tu. Jeden dzień trafia wszystko, następny dzień nie trafia nic. Tony Mir, wiemy wszyscy, że dobrym shooterem, ale widzieliście otwarte rzuty, nie da, nie trafia. Nemanja Nenadić to same, tylko Nemanja ma problem z ręką, okej. Okay. Ale jak masz problem z ręką, to nie bierzesz te rzuty, ale grasz inaczej. Musisz się też nauczyć, jak coś jest, szukać pomysł i sposób, jak zagrać, a jak ci puszczają tego rzutu. Jak panowie, jest to otwarty. Panowie sobie z Nenadićem tam gorąco rozmawialiście, o co miał pan pretensje do niego? No, prawie to, co powiedziałem, że musi, jak chce być zawodnik na wyższym poziomie, on nie potrzebuje, żebyś mu trener powiedział, co ma robić, bo to nie jest juniorska koszykówka i nikt z nich tu nie przyszedł, żeby, to mogę Szymańskiemu tłumaczyć. Nenadiću nie wiem, co tłumaczyć, on musi znać, jak mam problem z ręką i mnie boli ręka, nie mogę rzucać, to idę do penetracji, robi asystencji, tak jak grał pierwszych 5-10 minut. I dobrze grał, bardzo dobrze. Później jak zaczął tam rzucać, spróbował jakieś... Okej, okay, bo nie mogę mu powiedzieć, że nie ma rzuty, bo były otwarte rzuty. Ale musisz być mądry. Widzisz, że ty nie idziesz, rzucasz 7 za 6. O, poczekaj, zagraj inaczej. Jest inny sposób grania. I to się nie może rzeszyć na meczu, tylko to się rzeszy na... po meczu, spotkanie z zawodnikiem, porozmawiać, wytłumaczyć mu, ale jak jesteś zawodowiec, to ty nie musisz trener za dużo tłumaczyć. Ty musisz być jasny od razu, jak robisz błąd, to musisz sam znać, że zrobisz błąd. Tak jak dużo zawodników, od razu jak zrobi błąd, ty chcesz mu powiedzieć, że on wie, wszyscy wiemy, o co chodzi. Panie trenerze, jaki jest status Drejma? Kiedy się go spodziewacie? Dramy. Dramy, nie wiem, on status jest jego, że on musi przejść medyczne testy, jak będę pozytywny, że może trenować z drużyną do kontaktu. Od tego momentu zaczyna mu kontrakt iść. Do tej pory go nie płacimy, także teraz tu jest, żebyś wrócił co najszybciej. A czasowo kiedy go oczekujesz? A myślę, że za 2 tygodnie by miał zrobić te testy jeszcze raz i widzimy później, jak to będzie wyglądać. Nie mogę dawać diagnozy, nie jestem lekarzem. Mogę być, ale nie jestem. Brakuje mi jeszcze dwa roki na medycyńskiej uniwersytecie. 4 mam zakończone, jeszcze 2 i mogłbym dawać diagnozy. Wszystko przed trenerem. Trenerze, tak. Mogę prosić jeszcze o 2-3 zdania przed meczem z Legią. Jakiego się pan tam mecze spodziewał? Dobra, ciężki mecz dla nas na pewno i bardzo ciekawy i bardzo ważny. Dla mnie bardzo ważny, ogólnie dla naszej drużyny bardzo ważny mecz i tu musimy pokazać charaktery i pokazać, na to nas stać. Nieważne, że gramy co 2 dni albo 3 dni, to trudno, taka sytuacja, musimy przez to wygrywać. Teraz już żarty skończyli i nie ma wymówek. Teraz Jackson jedyny zawodnik, który może mieć wymówkę, bo on potrzebuje czasu jeszcze nauczyć się systemu i tak dalej, ale reszta chłopaków musi naprawdę w obronie jeszcze lepsze zagrać i z większym fokusem przez 40 minut. Musimy zdwigać ten poziom. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.